Czasami w obliczu trudnych czy dramatycznych wydarzeń, jako ludzie wierzący, stawiamy sobie pytania, co my na to wszystko możemy poradzić. I nieraz z nutą bezradności w głosie dodajemy, chyba możemy się już tylko modlić. Ale to nie jest tylko modlitwa. Matka Boża w Fatimie przekonuje nas, chce, abyście codziennie odmawiali różaniec dla uproszenia końca wojny, dla uproszenia pokoju na świecie. Nasza modlitwa ma realny wpływ na losy historii. W tradycji chrześcijańskiej mamy także inną praktykę, która niesie ratunek społeczeństwom, światu, naszym rodzinom, nam samym. To jest post. Myślę, że ci, którzy próbowali pościć, wiedzą, że jest to praktyka wymagająca, domagająca się pogłębienia. Dlatego piszemy o niej w najnowszym numerze Posłańca. Jak pościć mądrze i owocnie? Jakie motywy powinny nam towarzyszyć, kiedy podejmujemy post? O tym wszystkim przeczytacie w najnowszym numerze Posłańca, który jest już dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.